Dobry wieczór. W Poznaniu trzeci dzień dwóch imprez targowych. Niemal we wszystkich stoiskach infosystemu i poligrafii negocjowane są kontrakty, toczą się rozmowy handlowe. Poznańskie zakłady graficzne kupiły najnowszy typ maszyny arkuszowej Rolanda. Brytyjska firma Monotype zaopatruje nasze drukarnie w nowoczesne urządzenia do składu, korekty, łamania i naświetlania kolumn gazetowych i książek. A japońska Mita rozpocznie w tym roku wspólnie z łódzkim Prexerem montaż w Polsce swoich kopiarek. Dlaczego zdecydowaliście się na tę współpracę? W związku z tym, że przepisy w Polsce, jak wiemy wszyscy, od 1 stycznia bardzo się zmieniły na korzyść, jeśli chodzi o współpracę pomiędzy firmami zagranicznymi i polskimi partnerami, zdecydowaliśmy się na uruchomienie produkcji tych maszyn w Polsce. Współpraca z zagranicą pomoże też rozwiązać kłopoty energetyczne Łodzi. W szwedzkiej firmie ABB zamówiono już kotły fluidalne. W tych nowoczesnych urządzeniach można spalać najgorsze gatunki węgla i, co bardzo ważne, odpadem jest mieszanka gipsowo-żużlowa, a nie dym. Będzie więc i zdrowiej, i taniej. W krakowskim osiedlu Mistrzejowice i drogo, i bez sensu. Budowa kosztowała 850 milionów. Od 7 lat miała tu być piekarnia. Teraz zdecydowano, że nie będzie z niej chleba, bo w Nowej Hucie nie starczy nabywców. A poza tym jest za daleko od osiedli. Nie ma też drogi ani podłączenia wody. A inwestor z Połem spłaca kredyty. Godzina lotu szkoleniowego kosztuje 80 dolarów. Oczywiście obywateli obcych państw, którzy już wkrótce będą się szkolić w Aeroklubie Szczecińskim. Kurs nauki latania wymaga spędzenia minimum 50 godzin w powietrzu, aby uzyskać licencję pilota turystycznego, honorowaną na całym świecie. Kontrahenci z Berlina Zachodniego reflektują oprócz szkolenia także na aerotaksi, czyli na przewozy pasażerów i niektórych towarów na terenie Polski. Katastrofa śmigłowca w Milwaukee w stanie Wisconsin. Pilot stracił kontrolę nad maszyną podczas próby zdjęcia z dachu wieżowca systemu klimatyzacyjnego. Usiłując uchronić maszynę od katastrofy, upuścił ładunek. Śmigłowiec runął jednak w dół. Pilota przeżył i przebywa w szpitalu. Mimo urwanego statecznika, ten Concorde należący do brytyjskich linii lotniczych wylądował szczęśliwie w Sydney. Dwumetrowa część ogona odpadła, gdy samolot leciał z szybkością przekraczającą blisko dwukrotnie szybkość dźwięku. Pilot jednak aż do chwili lądowania nie zauważył zguby. Żaden ze 100 pasażerów nie doznał obrażeń. Większość stanowili Amerykanie podróżujący dookoła świata. Za podróż zapłacili po 39 tysięcy dolarów. Concordy, będące w eksploatacji od ponad 20 lat, uznawane są za najbezpieczniejsze na świecie. Francuskie i brytyjskie linie lotnicze mają po 7 tych maszyn. Canon, Agfa, Pentax, Sony oraz 107 innych firm z 17 krajów świata uczestniczy w otwartej dziś w Pradze 12. Międzynarodowej Wystawie Techniki Audiowizualnej. Szczególną uwagę zwiedzających przyciągają japońskie nowinki techniczne. Wśród nich odtwarzacz kompaktowy z automatycznym systemem sterowania trzeciej generacji Minolta AF Zoom 90 oraz Mavica, najnowszy produkt koncernu Sony. W miejscu błony fotograficznej zastosowano płytkę magnetyczną. Niewiele ponad godzinę temu zakończył się towarzyski międzypaństwowy mecz piłkarski, w którym reprezentacja Polski wygrała z Rumunią 2-1. Przebieg całego spotkania transmitowaliśmy w programie pierwszym, zatem teraz przypomnienie sytuacji, po których padły bramki. Prowadzenie dla naszej drużyny pod koniec pierwszej połowy uzyskał Jan Urba. Po zmianie stron wyrównał zawodnik gości Sabeł, a w kilka minut później zwycięskiego, jak się później okazało, gola dla naszej drużyny po pięknej indywidualnej akcji, co za chwilę Państwo zobaczą, zdobył Ryszard Tarasiewicz. Potem było jeszcze kilka dogodnych sytuacji strzeleckich, głównie dla gości, ale w naszej bramce znakomicie spisywał się Jarosław Bako. Wygraliśmy więc czwarty mecz w historii spotkań z Rumunią. A za chwilę zwycięska bramka dla naszego zespołu zyskana przez Ryszarda Tarasiewicza. Polska-Rumunia w Warszawie na stadionie Legii 2-1. Moim zdaniem w drugiej połowie nasza drużyna zagrała bardzo dobrze, a złośliwi mówili, że no, zagrała dobrze i nie jest tak tragicznie z tą reprezentacją na 3 tygodnie przed meczem ze Szwecją. No dzisiaj nie graliśmy w takim zestawieniu, jak gdybyśmy chcieli, szczególnie w poczynaniach gry obronnej. Tu były dość duże luki, ale ja biorę poprawkę na to, że suma umiejętności Rumunów jest naprawdę
bardzo duża i ich umiejętności techniczne powodowały, że i przewagę liczebną, i grę na klepę, i ilość sytuacji, które wypracowali, to nie tylko z błędów naszej gry, ale z ich dużych umiejętności. I dlatego tak bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Życzę panu takiego samego wyniku w Sztokholmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na Śląsku największy od 20 lat pożar lasu. Od wczoraj gasiło ogień prawie 100 załóg wozów strażackich, 2 śmigłowce i 4 samoloty. Ugasili przed kilku godzinami. W pobliżu Rut Raciborskich spłonęło 370 hektarów. Te straty, które można obliczyć, 500 mln zł. I to już wszystkie informacje dziennika. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.